Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie z Fortnite'a na moim kanale. W tym odcinku mam dla was kolejną mapkę z XP, ale zanim jednak przejdziemy do mapki, to przypominam wam o moim kodzie twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli o moim kodzie Matix przez 2x na końcu. Jeżeli chcecie sobie coś kupić ze sklepu, to polecam wpisać mój kodzik. O, mi jak widzicie wygasł, także pamiętajcie, że on co 2 tygodnie wygasa, trzeba go odnowić, także wpisuję Matix przez 2x na końcu, potwierdzam. Polecam taki kodzik sobie wpisać. Jeżeli coś zakupicie z moim kodem, to możecie zrobić zrzut ekranu, wrzucić go na mój serwer Discord, a wtedy otrzymacie ode mnie specjalną rangę wspierającego. Link do Discorda jest oczywiście w opisie pod tym filmem. Ja oczywiście za każdy zakup wam bardzo dziękuję. A teraz bez przedłużania przejdźmy już do mapy, także wybieramy sobie tutaj kod wyspy i wpisujemy kolejno. 6609-4594-9990 i teraz ważne V18. To jest ważne, żeby to na końcu wpisać. Kiedy to wpiszemy, klikamy Enter. I jak widzicie, mamy mapę, na której jest ikonka Expa, co oznacza, że będzie ona nam dawała Expa. Klikamy odtwarzaj, gra prywatna, graj. Ładujemy się na mapę i zaraz pokażę wam, jak zdobyć na niej Expa. Okej, także jesteśmy już na naszej mapce. Na starcie udajemy się w to miejsce. Idziemy sobie do góry. Skaczemy sobie tutaj na mapę i udajemy się w to oto miejsce, w ten oto kwadrat. Wchodzimy sobie tutaj na górę, w tym miejscu wykonujemy dowolną emotkę. Kiedy to zrobimy, mamy tu przycisk, aktywujemy go. I jak widzicie, w tym miejscu mamy timer. Musimy standardowo odczekać 10 minut i po 10 minutach będziemy musieli wpisać kod. Także widzimy się za 10 minut. Jak widzicie, u mnie zostało 10 sekund, także zaraz będziemy wpisywać kod. Okej, kod się odblokował, także wpisujemy następujący kod po kolei. 3 8 2 i 2. Jeżeli coś wpiszecie źle, tutaj możecie tym przyciskiem to zresetować. Jeżeli wszystko wpiszecie poprawnie, to również tym przyciskiem klikacie i zatwierdzacie kod. Jak widzicie, zostaliśmy przeniesieni dalej. Bierzemy sobie tego grapplera, a nawet może 2 albo 3. I teraz będziemy szukać po prostu ukrytego expa. Jak widzicie, expa dostaje już za samo przeniesienie się na tą mapkę, ale żeby znaleźć ukryty przycisk z expem, należy udać się do tego domku po lewo. Także idziemy sobie do niego. Wchodzimy sobie do środka. Udajemy się na górę, do tego pokoju po lewej stronie, wchodzimy sobie tutaj na kucaku i w tym miejscu, w tym rogu mam przycisk, aktywujemy go i jak widzicie, dostaję większą ilość expa. Wyjdziemy sobie na dwór. Jak widzicie, mam już ponad 6000 expa za tylko jeden przycisk, teraz lecimy dalej. Kolejny przycisk znajduje się w tym domku po środku, idziemy do niego. Wchodzimy sobie, wchodzimy po schodach. Wchodzimy prosto do tego pokoju i w tym rogu mamy lampę, na której jest przycisk. Aktywujemy go. Jak widzicie, mamy już ponad 27 tysięcy expa. Wychodzimy sobie na zewnątrz i szukamy kolejnego przycisku. Kolejny przycisk z expem jest ukryty dokładnie na tym samym domku, tylko że na dachu. Wchodzimy na dach i w tym oto miejscu mam kolejny przycisk. Aktywujemy go. Jak widzicie, dostaję już ponad 45 tysięcy expa za 3 przyciski, także naprawdę spora ilość za małą ilość włożonego trudu. Kolejny przycisk znajdziemy w tym domku, udajemy się do niego, wchodzimy sobie głównymi drzwiami, udajemy się tutaj, tędy do garażu, wchodzimy do garażu, wchodzimy tu na górę i tu mamy kolejny przycisk. Aktywujemy go i idziemy dalej. Kolejny przycisk znajdziemy również w tym domku, tylko że tym razem musimy wejść na górę. Udajemy się do tego pokoju, wchodzimy za tą szafę i tu mamy kolejny przycisk. Aktywujemy go, jesteśmy w kolejnym pokoju i w tym oto pomieszczeniu, jak widzicie, mamy pełno przycisków, które dają expa. Aktywujemy je wszystkie po kolei i będziemy zgarniać jeszcze większą ilość expa. Jak widzicie, wszystko aktywowałem i mam ponad 48 tysięcy, ponad 50 tysięcy expa, także naprawdę warto. Kiedy to już zrobimy, możemy się już przeteleportować. I jak widzicie, mamy tu jeszcze farmę expa. Polega ona na tym, że mamy tutaj żaby, możemy do nich strzelać i za to dostajemy expa oraz dostajemy monety, które możemy wymienić w automatach, zapewne na expa. Zaraz zobaczymy, czy tak to działa. Tutaj powinny być tak, dokładnie. Są tutaj wymieniacze monet, możemy tak to nazwać. Za wkładanie monet do nich możemy otrzymać daną ilość expa. Im więcej mamy monet, tym więcej expa dostaniemy. Możemy tutaj sobie wziąć inną broń. Mamy tutaj te żaby, mamy tutaj takie roboty, możemy do nich też strzelać, za to też dostajemy expa.
No i działa to, jak widzicie, bardzo dobrze. Tutaj jest stop awk, możemy sobie tutaj dezaktywować to. Jak widzicie, wbiłem już kolejny poziom. Także naprawdę bardzo fajnie. No i jak widzicie, dostajemy za to naprawdę sporo monet. Jak widzicie, szybko się to liczy, bo każda ta moneta to jest dokładnie 15. Możemy sobie tutaj wymienić na Very Large Reward. No i jak widzicie, zdobywamy kolejnego expa. Tędy możemy stąd wyjść. No i cofniemy się na naszą początkową mapę. No także na tej mapce to by było na tyle. W tym odcinku mam dla was jeszcze jedną specjalną mapę. Żeby ją aktywować, wchodzimy sobie tutaj w kod wyspy. Wpisujemy następujący kod 7450-2662-5931. Klikamy Enter. Jak widzicie, mamy kolejną mapkę z ikonką expa. Klikamy odtwarzaj. Gra prywatna. Wczytujemy się na mapę, a ja zaraz pokażę wam, gdzie na niej znaleźć ukryte przyciski. Okej, kiedy już wczytamy się na mapę, odwracamy się, udajemy się tutaj w pole broni. Tutaj jest ciężka snajperka, za nim jest minigun. Kiedy staniemy na miniganie, wykonujemy emotkę. Jak widzicie, zostaliśmy przeteleportowani na kolejną mapę. W tym miejscu musimy odczekać 10 minut i po 10 minutach przeteleportujemy się do dalszej części mapy, gdzie będą ukryte przyciski z ukrytym expem. Okej, jak widzicie, mój timer już dobił do zera. W tym miejscu klikamy ten przycisk AFK XP, potem udajemy się do portalu. Na start udamy się do tego jajka kolorowego. Mamy grappler, także możemy tam sobie polecieć. Lecimy sobie w to miejsce. Tutaj na dole będziemy mieć przycisk. Aktywujemy go. I na tej mapce będziemy szukać naszych przycisków. Na start udajemy się do tego budynku. Wchodzimy sobie dołem. Idziemy sobie po tych schodach. Do góry. Wchodzimy jeszcze wyżej. W tym miejscu mamy balony. I w tym miejscu mamy przycisk z expem. Aktywujemy go. I dostajemy większą ilość expa, jak widzicie. Następnie udajemy się z powrotem do portalu. Tym razem udamy się do tego jajka z bananem. Kiedy spojrzymy do góry, będziemy mieć tu przycisk, tylko muszę go zlokalizować. Tu jest przycisk, aktywujemy go. Jesteśmy, jak widzicie, na kolejnej mapie. Aby znaleźć kolejny przycisk, udajemy się w te oto drzwi, po środku tych budynków. Idziemy sobie. Wchodzimy sobie po tych schodach na samą górę. Ok, jesteśmy na samej górze, w tym miejscu udajemy się w to miejsce, pod te schody i w tym miejscu mam przycisk. Aktywujemy go i jak widzicie, zdobywamy kolejnego expa. Wchodzimy do portalu i wracamy z powrotem na naszą wyspę. Jak widzicie, exp się wlicza. Aby zlokalizować kolejny przycisk, udamy się do tego jajka z arbuzem. Podlecimy grapplerem, żeby było trochę szybciej. Tutaj lokalizujemy kolejny przycisk, który jest na dole. Kiedy jesteśmy na kolejnej mapce, widzicie, mamy tutaj domki. Udajemy się do domku, który jest trzeci od prawej strony, czyli jest pierwszy, drugi, trzeci. Wchodzimy do tego czerwonego budynku. Wchodzimy sobie tutaj drzwiami. Wchodzimy sobie na górę. Tutaj i tutaj, jak widzicie, mamy dywan. Idziemy do lewego górnego rogu. I tutaj mamy przycisk. Aktywujemy go. I dostajemy expa. Wracamy portalem na wyspę. Jak widzicie, dostajemy prawie 40 tysięcy expa, także naprawdę bardzo spora liczba. Ok, jak widzicie, ja już mam 50 tysięcy expa ponad. Żeby zdobyć kolejny super przycisk, idziemy w to miejsce, do tego królika. Udajemy się dokładnie w to miejsce. Tutaj już nie szukamy żadnych przycisków. W tym dokładnie miejscu na mapie. Patrzymy się w tą stronę, czyli królik jest za nami. Budujemy tutaj 9 ramp do góry. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. A, przepraszam, miało być 9, zrobiłem 10. Ok, mamy 9 ramp. Budujemy 3 podłogi. 2, 3. Tu budujemy 6. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I jak widzicie, tutaj mamy kolejny przycisk. Aktywujemy go. I dostajemy jeszcze więcej expa, jak widzicie. Exp teraz mi szaleje, skacze do góry. Jak widzicie, 80 tysięcy expa prawie.
80 tysięcy expa wbite i to leci cały czas w górę. Także no co, na tej mapie to by było na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na moim kanale, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Udostępnijcie ten film znajomym, którzy również grają w Fortnite'a, aby jak najszybciej wbili sobie level karnetu. No i co, napiszcie w komentarz, czy ta mapka wam się podobała. No możecie też dać znać, ile z tej mapki wyciągnęliście expa, ile expa wyciągnęliście z tej poprzedniej mapki. No i co, pamiętajcie o moim kodzie w sklepie, czyli matyk przez 2x na końcu. A ja dziękuję jeszcze raz wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!